Projekt Komisji Infrastruktury nr 426. Pan radny, pan przewodniczący komisji wyszedł na chwileczkę. To myślę, że tutaj pan radny Mateusz Drożdż zreferuje. Szanowni Państwo, jeśli Państwo pozwolicie, to byłem wyznaczony przez Komisję Infrastruktury do zreferowania o tej uchwały. Ja poproszę o odczytanie, żeby było mi szybko. Szanowni Państwo, uchwała o sprawie oraz Wydziału Wydziału Miasta z konsultacji społecznej jako narzędzia rozmów projektowanych mieszkańców. Paragraf pierwszy jest bardzo podobny. Wnioskuje się do prezydenta, zarządu, infrastruktury komunalnej i Wydziału Rozwoju Miasta. Obowiązkowe jest stosowanie konsultacji społecznej w środku pojawienia się inwestycji lub zmian, które mogą mieć znaczące wpływ na życie mieszkańców 93 Pomnik Czerwonej. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia i uzasadnienie. W ciągu ostatnich miesięcy dzielnica wcześniej. No, będziemy czytać, no Radynowski, będziemy to czytać cały. Pan wniosku, może ja tak przeczytam, jeżeli pan pozwoli, bo kamera jest na swoim. Damy radę, przeczytam, załóżmy się czemu. Ja dziękuję, że pan to czyta. Ja wnioskuję, żeby to nie formalnie, żeby... A ja mam poprawkę do zasadnienia. Ale to jednak sobie pozwolę do zakończenia, jeśli pan pozwoli się. Bardzo proszę o nieprzerywanie. Państwo radni przedłużają w tym momencie czytania o projekcie budowy wkładek na ulicy Lublańskiej, ale Rady Narodowej Przewodnika Komorowskiego oraz o przebudowie ulicy Lublańskiej. Rada dzielnicy trzeciej wypowiedziała się z mieszkańców, którzy zauważyli informację o takim projekcie na stronie CIPIT-u, zaś o planach dotyczących składu uczestnictwa. Do Rady dzielnicy trzeciej wypowiedziała się z Komorowskiego oraz i powstała rzetelna, realizowana gmina informacja o zachowaniu inwestycyjnym, o organizacyjnym są miasta Krakowa. Z jednej strony jest potrzeba mieszkańców, z drugiej strony, Urząd Miasta Krakowa pokazał już w przeszłości, że idea dialogu społecznego nie jest młodsza i że można rozmawiać z mieszkańcami reprezentującymi osiągać zgodę i zrozumienie, które jest wzbogacone dla mieszkańców, można w sposób pełniejszy sprawić. W związku z tym apelujemy do prezydenta Miasta Krakowa, zarządu infrastruktury komunalnej transportu Krakowa oraz Wydziału Rozwoju Miasta i Urzędu Miasta Krakowa o obowiązkowe korzystanie z konsultacji społecznych i narzędzia rozmów o projektowaną inwestycję w rozwoju. Czyli innymi słowy, że po prostu ZIPI korzystał z opinii Rady Dzielnicy, przekazał nam pewne informacje o planowanych działaniach, zanim te działania uruchomił, rozpocznie działania zbędące do ich uruchomienia. Rada Dzielnicy powinna to rzeczywiście zjedzie, tak samo jak jest pytana o uzetki, tak samo jest pytana o dzierżawienie czy sprzedaż gruntów gminnych. Uważam, że przedstawiciele mieszkańcy powinni się dowiadywać bezpośrednio od inwestora, czyli strony reprezentowanej przez inwestora, czy reprezentujących inwestora, a nie z mediów albo od mieszkańców, którzy nawet są zaniepokojeni tymi planami, o których się na mieście mówi, albo których gdzieś tam na mieście nie liczyło. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, otwieram w takim razie dyskusję nad drukiem nr 426. Proszę Państwa zabrać głos. Bo ja chciałam zwrócić uwagę, że w uzasadnieniu brakuje informacji, że mieszkańcy zobaczyli informację o takim projekcie na stronie internetowej. Słuszna nie uwaga. Na stronie czasopisma, ZIKI albo książki. Słuszna uwaga. Tak. To jest zastosowane taki skrót myślowy, ale to jest słuszne. Tutaj na stronie internetowej ZIKI. To są internetowe dopisać. No to zgłosujmy. I znalazło się. Być może sobie nie zostawiłem, żeby można było uzupełnić. Tutaj jest wniosek do komisji. Komisja przyjmuje tę poprawkę.
No taka chyba tak. Tak, dobrze, ja wszyscy za, dziękuję. Czy tutaj są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie ma. To przystąpimy do głosowania. A to jest. Czyli poprawki. Nie, druku wraz z autopoprawką. Przystąpimy do głosowania druku wraz z autopoprawką. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie ma, kto się wstrzymał. Nie, jedna osoba. Sekundę, teraz sekundę przejdziemy do osób, które są w sali. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.